Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Z dumą, godnością i wielką radością świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się w Warszawie. Czołem żołnierze i funkcjonariusze! Punktualnie o godzinie 12:00 wspólnie z Polakami w wielu miejscach w całym kraju odśpiewano hymn Polski. Przed grobem nieznanego żołnierza dokonano uroczystej zmiany warty. W okolicznościowym przemówieniu prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda wskazał na polskich bohaterów, którym nasza ojczyzna zawdzięcza niepodległość. Prezydent podkreślił, że nasza ojczyzna miała szczęście, trafiając na takich przywódców, którzy potrafili stanąć razem, aby osiągnąć najważniejszy cel – odzyskać niepodległość. Ludzi, którzy byli nie tylko niezwykle odważni i inteligentni, niezwykle zdolni, jak ojcowie niepodległości, marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos i inni, ale że umieli być razem, że umieli stanąć razem w tym celu najważniejszym, żeby Polskę odzyskać, po prostu żeby była. Prezydent zaapelował do Polaków, aby skupić się wokół wspólnych barw, hymnu oraz idei Polski niepodległej. Bądźmy skupieni wokół naszych barw, wokół naszego hymnu, wokół pięknej idei Polski suwerennej, Polski niepodległej, ale także Polski dostatniej, takiej, w której ludziom po prostu normalnie i spokojnie się żyje. Szczególnym momentem obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości była uroczystość na Zamku Królewskim. Prezydent wręczył pośmiertne ordery Orła Białego 25 wybitnym postaciom naszej historii. Wśród uhonorowanych są także m.in. Maria Skłodowska-Curie, Janusz Korczak, Władysław Reymont, Ignacy Daszyński i Roman Dmowski. Prezydent podkreślił, że to odznaczenia dla niezwykłych Polaków w wyjątkowym roku, roku stulecia odzyskania niepodległości. Zaznaczył, że zaproponował kapitule Orderu Orła Białego, by w tym roku przyznać się w sposób wyjątkowy. Aby przyznać je tym, którzy na przestrzeni stulecia w wyjątkowy sposób przysłużyli się Rzeczypospolitej, a tego wielkiego, wspaniałego odznaczenia nie dostali, choć bez wątpienia każdemu z nich się ono należało. Do stolicy na obchody wiele osób przyjechało z różnych zakątków kraju. Pan Krystian z Zawiercia. Żeby świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tutaj w większej grupie. Dzisiaj szczególnie, bez względu na wszystko, chcieliśmy być. Pokazać dzieciom też, mówić o tym, o wolnej Polsce. Moskwa też tu przyjeżdża, żeby złożyć hołd zarówno nieznanemu żołnierzowi, jak też w ogóle całemu temu niezwykłemu czynowi, który równo 100 lat temu doprowadził do niepodległości Polski. Polacy naprawdę godnie uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 250 tysięcy osób przeszło ulicami Warszawy we wspólnym marszu na stulecie niepodległości Polski. To był jeden marsz, któremu towarzyszyły dwa hasła: Dla Ciebie Polsko i Bóg, honor, ojczyzna. Oni musieli tu być. Bo jesteśmy patriotami i Polakami. To podstawowy obowiązek wszystkich Polaków i mam nadzieję, że nikogo tutaj nie brakuje. Tysiące patriotów, tysiące biało-czerwonych flag. Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski. Dziękuję, że przywieźliście biało-czerwone flagi. Wystąpienie prezydenta zainaugurowało marsz na stulecie niepodległości Polski. To jest nasza flaga. Nasza państwowa, narodowa. Biało-czerwona, nigdy nie biała
i już nigdy nie czerwona! Kolumny otwierały pojazdy wojskowe i żołnierze. Za nimi szli przedstawiciele władzy, prezydent, premier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dzisiaj mamy jeden marsz biało-czerwony, marsz wolnej, niepodległej Polski. Jeden marsz, któremu towarzyszyły dwa hasła: Dla Ciebie Polsko i Bóg, honor, ojczyzna. Marsz Niepodległości zachował swoją tożsamość, pozostaje inicjatywą oddolną, ale w tym roku ze wsparciem państwa. Setki tysięcy uczestników pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Pod hasłem, które wskazuje na tożsamość narodu, to wokół tych wartości możemy być wspólnotą, mówił poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego. Wspólnota nie może być sztuczna, nie może być udawana, nie może być z plastiku czy z kotylionu wyłącznie. Ona musi być, referować do konkretnych fundamentów, konkretnych wartości. Bo katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale tkwi w jej istocie. To słowa Romana Dmowskiego, słowa, z którymi na ustach szły dziś tysiące Polaków. Preferujemy dawne wartości, Bóg, honor, ojczyzna, więc musieliśmy tu być. 250 tysięcy osób, naród, wspólnota. Czuję się dobrze, jak wśród swoich po prostu, jakby wszyscy byli moją rodziną. Bardzo podniosły nastrój, no wspaniałe przeżycie. Cały świat składa życzenia Polsce z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ponad 30 budowli na całym świecie rozbłysło w naszych narodowych biało-czerwonych barwach. Wśród nich między innymi piramidy egipskie czy największy budynek świata, Burdż Kalifa. Równe 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Razem z nami świętuje cały świat. Polska niepodległa! 100 lat Polska niepodległa to Bośniacy, a za nimi ratusz w Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny, gdzie na fasadzie budynku oprócz naszych barw narodowych pojawił się także napis Niepodległa. W podobny sposób podświetlonych zostało ponad 30 budowli na całym świecie. To fontanny w stolicy Chorwacji. To figura Jezusa Chrystusa Odkupiciela w brazylijskim Rio de Janeiro, a to piramidy egipskie w Gizie i Sfinks, także w naszych narodowych biało-czerwonych barwach. Do Polski spływają także życzenia od zagranicznych polityków, między innymi od prezydenta Słowacji. Życzę wam pokoju, stabilizacji, wszelkiej pomyślności, jak również zachowania waszej dumy, odwagi i determinacji, które przed 100 laty tak bohatersko okazaliście. Słowo do Polaków skierowali także ministrowie spraw zagranicznych Litwy i Niemiec. Przed nami czekają nowe, ambitne cele i trudne wyzwania. Jesteśmy niedzielną częścią Zjednoczonej Europy i Litwa pozostanie szczerym i przyjaznym sąsiadem Polski. O tym szczególnym dniu dla Polaków pamiętał także prezydent USA Donald Trump. Polsko, wielki kraju, gratulacje z okazji setnej rocznicy Twojej niepodległości. Nigdy nie zapomnę czasu, który tam spędziłem. Bo choć wczoraj światowi przywódcy świętowali w Paryżu zakończenie I wojny światowej, to nie można było nie zauważyć Polski. To Izrael, Wilno, najwyższy budynek w Chile i zarazem Ameryce Południowej, diabelski młyn w Los Angeles i największy budynek na świecie, Burdż Kalifa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W czasie uroczystości związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Andrzej Duda zapowiedział odbudowę Pałacu Saskiego. Podpisał także deklarację mówiącą o restytucji budowli jako trwałego pomnika niepodległości i ciągłości państwowej Polski. Pałac Saski powstał w 1661 roku z inicjatywy poety Jana Andrzeja Morsztyna. Na początku XIX wieku w budynku mieściło się Liceum Warszawskie, z kolei podczas powstania listopadowego uległ zniszczeniu. Odbudowano go w latach 1838-42. 20 lat później został zakupiony przez rosyjskie władze wojskowe. W kolejnych latach, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wiele razy pełnił bardzo istotną rolę. Pałac Saski był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, to w nim właśnie złamano szyfry Enigmy. Teraz pozostałością tego pałacu są kolumny i grób nieznanego żołnierza. Pozostałością, bo budynek został wysadzony w powietrze przez wycofujące się z Warszawy w 1944 roku niemieckie wojska. Teraz budowla ma powrócić do krajobrazu stolicy. Taką deklarację złożył podczas wczorajszych uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza prezydent Andrzej Duda. Chciałbym, żeby pałac z powrotem stanął. Chciałbym, żeby był widomym znakiem tej Polski, która wzrasta. Chciałbym, żeby
Był to budynek publiczny, który będzie mógł zobaczyć także od wewnątrz każdy z moich rodaków i w którym będzie mógł także załatwić różne swoje sprawy. O tym zamiarze mówi także podpisana wczoraj przez głowę polskiego państwa deklaracja, która określa Pałac Saski jako trwały pomnik niepodległości, symbol ciągłości państwowej oraz przywiązania obywateli do rodzimej kultury i dziedzictwa. Zważywszy, że Pałac Saski wraz z grobem nieznanego żołnierza jest trwale obecny w zbiorowej świadomości Polaków i przedstawia integralny element naszej narodowej spuścizny, uważam spełnienie postulatu przywrócenia tej zburzonej podczas II wojny światowej budowli za szczególny akt pamięci. Czytamy w deklaracji: akt odbudowy pałacu ma zostać dla kolejnych pokoleń trwałym śladem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Chciałbym, żeby patrząc za 100 lat na swoją ojczyznę, mówili tak, ci ludzie sprzed 100 lat też dobrze przysłużyli się Polsce. Ci ludzie sprzed 100 lat też byli odpowiedzialnymi gospodarzami w swoim kraju. Byli odpowiedzialnymi obywatelami. Tym bardziej, że czyn ten wpisze się w kolejny krok na drodze całkowitej odbudowy Warszawy. Warszawa musi zostać odbudowana w całości. Pałac Saski był jednym z najpiękniejszych zabytków i pałaców Warszawy i mógłby rzeczywiście ponownie stać się taką wizytówką, żeby ludzie nie tylko o Pałacu Kultury mówili, który jest i został nam dany, natomiast mówili rzeczywiście o tym, co Polacy sami przez te dzieje stworzyli, co zbudowali. Sprawa odbudowy Pałacu Saskiego była poruszana przez wielu warszawiaków. Utworzyli oni w tym celu Stowarzyszenie Saski 2018. Ten gmach przed wojną wrósł w krajobraz Warszawy, był bardzo ważnym punktem na takiej mapie architektonicznej stolicy, więc stąd też takie bardzo emocjonalne, czasami sentymentalne związki warszawiaków z Pałacem Saskim. Na obecnym etapie planowana jest odbudowa gmachu pałacu oraz ewentualnie budynków, które przylegały do niego od strony ulicy Królewskiej. Niewykluczone jednak, że na dalszym etapie odbudowany zostanie cały kompleks. To były informacje dnia. Kolejne wydanie już o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.